W galerii Hall Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach po raz 24 odbył się wernisaż wystawy Formatowanie. W piątkowy wieczór 22 twórców z terenu powiatu radomskiego postanowiło zaprezentować swoje dzieła szerszemu gronu odbiorców. Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków powiatu radomskiego. Na ścianach galerii pojawiło się 58 prac wykonanych różnymi technikami, o których wspomniał kurator wystawy Tomasz Wróblewski podczas otwarcia wernisażu. Tak jak każdy z nas jest inny, stoją panie, stoją panowie, jedni z nas są mniejsi, drudzy więksi, tak samo proszę państwa jest ze sztuką. Różne formaty, różne techniki od klasycznego malarstwa, farby olejne, tempery, akwarele, gwasze, ekoliny, rysunki, grafiki. Również tematyka jest. Tak jak my jesteśmy inni, tak i tematyka naszych prac jest różna. W tegorocznej 24. edycji formatowania swoje prace zaprezentowały zarówno znane już osobistości, jak i debiutanci, każdy z unikalnym stylem i podejściem do tematu. W formatowaniu uczestniczę pierwszy raz. Jest to bardzo miłe doświadczenie dołączyć do tak zacnego grona. Wybierając swoje prace, chciałem zebrać wszystkie kawałeczki mojej działalności i wybrać takie małe podsumowanie dotychczasowych zdjęć. I mam nadzieję w przyszłym roku być tutaj znowu. Człowiek się tutaj dużo uczy na tej wystawie. Poznaje właśnie, jak ludzie rozwijają się w swojej pracy twórczej i to właściwie zachęca do tego, żeby brać udział tutaj po raz któryś, bo takich wystaw naprawdę nie ma, żeby artyści, amatorzy mogli wystawiać się wspólnie z prawdziwymi artystami, którzy ukończyli studia sztuki. W tym roku postanowiłem sięgnąć do swojej przeszłości fotograficznej, do pierwszych lat, gdzie no, tych lat minęło już sporo, bo to zdjęcie pochodzi z roku 1977 albo 78 rok. Nie jestem pewien. To jest oczywiście mały obrazek zeskanowany w jakości 7200 dpi. Ponieważ dlaczego tak zrobiłem? Chciałem po prostu zobaczyć jeszcze raz te zdjęcia, ale w komputerze, trochę wyczyszczone cyfrowo i żeby je obejrzeć w powiększeniu. Zresztą ta praca nazwana jest powiększenie. Skanując, odkryłem, można powiedzieć, takie elementy, które ożywiły to zdjęcie, mimo że ich w ogóle nie pamiętam i nie widziałem ich wtedy. Zarówno artyści, jak i odwiedzający byli zgodni co do tego, że sztuka to niezwykłe narzędzie do wyrażania emocji, refleksji i nawiązania międzyludzkich relacji. Wernisaż Formatowanie 24 pokazał, jak wiele możliwości prezentuje lokalna twórczość i jak ważne jest jej promowanie. Co mnie zaskoczyło w dzisiejszej wystawie, co mnie bardzo optymistycznie na duchu podniosło, to mnóstwo młodych, nowych twarzy. Oczywiście na pierwszym miejscu stawiam fotografię, bo to się zaczyna robić takim moim konikiem i przyznam się, że wiele rzeczy chciałabym powiesić u siebie na ścianie. Podglądam, podpatruję, dlatego że fotografia artystyczna to nie tylko tak po trosze jest moja pasja, ale również no, zaczynam się pałać troszeczkę zawodowo fotografią. Tegoroczne formatowanie było wydarzeniem, które skupiło wokół siebie miłośników sztuki, a wspólne rozmowy przy poczęstunku, przygotowanym przez jedną z lokalnych restauracji, dały możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Obecny na wernisażu burmistrz Pionek zaprosił na kolejną edycję formatowania w przyszłym roku. 24. formatowanie, impreza, w trakcie której można obejrzeć pracę lokalnych twórców z całego powiatu i okolic, a nawet porozmawiać z nimi, co jest bardzo dużą wartością dodaną dla osób, które chcą obcować ze sztuką i interesują się sztuką. Do zobaczenia na kolejnym formatowaniu, które już za rok.
Wraz z prezentacją wystawy wydany został katalog przybliżający sylwetki wszystkich artystów i przedstawiający dzieła prezentowane podczas wernisażu. Wystawę można obejrzeć w Galerii Hall Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach przy ulicy Radomskiej 1 do 6 grudnia. Witajcie, kochani! Jakże się cieszę, że tak dużo się was tu zebrało. Będę miała wreszcie okazję się przed kim wygadać, bo tak to niespecjalnie chcą mnie słuchać. Premiera spektaklu kabaretowego Życie nasze niecodzienne odbyła się 20 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach w budynku przy ulicy Radomskiej. Sztukę przygotowała i przedstawiła grupa kabaretowa Agat. Ale co idzie? Kaszel? Skapci? Zwykłe przeziębienie, a ty tak panikujesz. Akurat, zwykłe przeziębienie. Mój kolega miał we wtorek zwykłe przeziębienie, a w czwartek był pogrzeb. Czyli? No jego teściowej. Przygotowaliśmy dla państwa na dzisiaj nowy spektakl, już 11 w naszej działalności, pod tytułem Życie nasze niecodzienne, a więc zajmować się będziemy i codziennością naszego życia, i wyjątkowymi sytuacjami, które nas w tym życiu spotykają. Oczywiście z humorem, z lekkim przymrużeniem oka i jednocześnie biorąc pod uwagę takie sytuacje, które w życiu mogą się zdarzyć. Grupa nie boi się poruszać trudnych tematów, a ich odwaga w komentowaniu rzeczywistości jest godna podziwu. Kabaret nie tylko bawi, ale i skłania do myślenia, co sprawia, że jest to doświadczenie zarówno rozrywkowe, jak i intelektualne. Sala jak zawsze pękała w szwach, bo bilety na spektakl kabaretu i tym razem rozeszły się w imponującym tempie. Kiedy ze sceny padały najlepsze żarty, widzowie klaszcząc wstawali z miejsc, wyrażając w ten sposób swoje uznanie dla twórców amatorów. Bardzo mi się podobał występ seniorów i lubię na takie występy chodzić. No i super było i bardzo mi się to podobało. Więcej takich występów poproszę. Uważam, że takie dzieło jak Agat prowadzi w naszym mieście jest bardzo potrzebne i wskazane. Oby się rozwijało to jeszcze bardziej, jak to się by było, było owocne dla naszego społeczeństwa. I żeby społeczeństwo nasze doceniało właśnie trud, jakie wznoszą te panie w tę swoją działalnością. W naszym społeczeństwie, żebyśmy po prostu byli radośni i weseli. Dzisiaj obejrzałam występ zespołu Agat. Bardzo mi się podobał, bardzo koleżanki się postarały. Brawo, brawo, brawo. Wszystkiego dobrego. Jak zwykle Agat nie zawiódł, publiczność dopisała. Czekamy na kolejne występy i kolejne premiery. Pierwszego października blisko 40 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Pionek wyruszyło w niezwykłą wyprawę po województwie świętokrzyskim. Ich celem było zwiedzanie trzech fascynujących miejsc: Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno oraz klasztoru na Świętym Krzyżu. Pierwszym przystankiem była podróż w głąb historii w Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Seniorzy mogli podziwiać różnorodne formy i kolory minerałów, a także zobaczyć okazy skamieniałych stworzeń sprzed tysięcy lat. Przewodnik z pasją opowiadał o historii każdego z eksponatów, przybliżając tajniki geologii i ewolucji Ziemi. Następnie seniorzy znaleźli się w kolorowym świecie ptaków w parku Papuk.
Uczestnicy wycieczki mogli podziwiać piękno egzotycznych ptaków z różnych kontynentów. Spotkanie z papugami wywołało mnóstwo uśmiechów i zachwytów, a dla niektórych było okazją do nakarmienia tych sympatycznych zwierząt. W parku miniatur seniorzy przenieśli się w czasie i przestrzeni, podziwiając precyzyjnie wykonane modele najbardziej znanych budowli świata, jak wieża Eiffla czy Statua Wolności. Ostatnim punktem wyprawy był klasztor na Świętym Krzyżu, gdzie seniorzy mogli poczuć duchową atmosferę tego ważnego miejsca kultu religijnego. W kaplicy z relikwiami drzewa Krzyża Świętego panowała cisza i zaduma, dając czas na refleksję. Wycieczka była nie tylko okazją do zwiedzania, ale także do integracji, dzielenia się wspomnieniami i poznawania nowych, fascynujących miejsc. Uczestnicy wycieczki wrócili do domów z uśmiechami na twarzach, bogatsi o nowe doświadczenia i pełni energii na kolejne wyprawy. 23 października w środę w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyła się premiera filmu dokumentalnego Kryptonim Klasztor – Dopaść Pileckiego. To prawie godzinne dzieło, które ukazuje nieznane kulisy operacji wywiadu komunistycznej bezpieki, mającej na celu aresztowanie Witolda Pileckiego i jego najbliższych współpracowników. Za reżyserią filmu stoi Jarosław Mańko, który wnikliwie odkrywa tajemnice operacji Klasztor, odkrywając nieznane dotąd fakty i przenosząc widzów w mroczne realia powojennej Polski. Po projekcji odbyło się spotkanie z historykiem i dziennikarzem doktorem Tadeuszem Płużańskim, współautorem filmu. Doktor Płużański podzielił się z widzami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie historii powstania i działalności bezpieki, a także opowiedział o trudnościach w tworzeniu filmu i jego znaczeniu dla zrozumienia tego bardzo ważnego dla naszej narodowej pamięci okresu. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem burmistrza miasta Pionki. Proszę Państwa, z powodu złego stanu technicznego budynku, który zagraża zdrowiu pracownikom, od 1 listopada nastąpi przeprowadzka Miejskiej Biblioteki Publicznej do budynku dawnego Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Zakładowej 5. Proszę Państwa, budynek, który jest za mną, ostatni generalny remont przeszedł w 1978 roku. Od tego dnia nie był on generalnie remontowany, tylko łatany. Z tego też względu jego stan wymaga natychmiastowego remontu. Przenosiny najprawdopodobniej będą trwały od 1 listopada do ostatniego listopada. Od 1 grudnia mamy nadzieję, że biblioteka zacznie już funkcjonować i będą Państwo mogli korzystać z głównego księgozbioru. W okresie listopada zapraszamy do naszej filii przy Leśnej, gdzie będą mogli Państwo skorzystać z tamtejszego księgozbioru, wypożyczać książki oraz oddawać książki, które wypożyczyliście Państwo w głównej siedzibie. Stan budynku na obecną chwilę wymaga remontu oraz konserwacji, jako że to jest zabytek. Z zewnątrz jest to termomodernizacja, która jest niezbędna, czyli wymiana stolarki okiennej, elewacja oraz drzwi wejściowe. Oczywiście budynek również zewnętrznie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o wewnątrz, ze ścian odpadają tynki. Strop jest wybrzuszony, ponieważ strop jest zbudowany z desek i trzciny, która po zalaniach wcześniejszych no niestety wybrzusza się i chyli się ku dołowi, co jest niebezpieczeństwem dla naszych czytelników, jak i pracowników. Dodatkowo potrzebna jest większa ilość miejsc dla księgozbiorów i czytelników. Od 1 grudnia natomiast zapraszam Państwa do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Zakładowej 5.